Z nami Marcin Gutman, zawodnik geotermii Grudziądz. Pierwsze zwycięstwo wasze w Ekstralidze z zespołem Gresty. Jak ocenisz przebieg tego spotkania? Tak, zgadza się. Pierwsze zwycięstwo. Początek mieliśmy nieudany, bo graliśmy z mocną drużyną z Bydgoszczy. Później przetarcie było w pucharze. Mieliśmy tam zwycięstwo po, można powiedzieć, słabej grze, wymęczone. Dzisiaj też ta gra nie wyglądała jakoś bardzo, bardzo płynnie, ale udało się strzelić 4 bramki i wygraliśmy. Jak oceniacie w ogóle wasze szanse tutaj w tej najwyższej klasie rozgrywkowej na Stal Ekstralidze? No nie ukrywajmy, że będziemy grali o utrzymanie się w tej Stal Ekstralidze, bo zespoły są naprawdę mocne. Widzieliśmy tutaj w zeszłej kolejce na przykład zespół z Grudziądza, twoja szkoła, zagrała super mecz, a przegrali tylko jedną bramką tam po głupich błędach, także liga będzie bardzo mocna. Ogólnie jako drużyna, czy macie w ogóle jakieś tutaj zdanie na temat utworzenia takiej ekstra, że tak powiem, ligi, która zrzesza te najlepsze drużyny? Jest to dobry pomysł, czy jednak waszym zdaniem lepiej byłoby grać każdy z każdym i tylko i wyłącznie czekać na ślepy traf? Nie, moim zdaniem i myślę, że całej naszej drużyny jest takie zdanie, że to był bardzo dobry pomysł, bo słabsze drużyny w tej Ekstralidze mają szansę zagrać z mocnymi ekipami, tak jak z Torunia, którzy grają zawodowo. I tutaj jest okazja do sprawdzenia i zgrania się jeszcze lepiej, pokazania chęci walki. A brakuje ci kogoś w tej Ekstralidze? Jakoś tak nie zastanawiałem się nad tym i myślę, że ten skład, te ekipy, co są, to chyba jest wszystko dobrze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.